prokuratura uznała, że to ich babcia była winna w wypadku, w którym zginęła. Szukają prawdy i postanowiły się zwrócić o pomoc do nas. My nie mogliśmy pozostać obojętni i do akcji wkroczył Paweł Kaźmierczak. Nazywam się Natalia Gębska, mam 14 lat. Mieszkam obok Rawy Mazowieckiej. 1 maja ubiegłego roku w wypadku zginęła moja babcia, która wracała rowerem do domu. Potrącił ją samochód, którego kierowca jechał pod prąd. Sprawca wypadku jest bezkarny. Bardzo proszę Ekspres Reporterów o pomoc w wyjaśnieniu sprawy. Babcia była dla mnie jedną z najważniejszych osób w życiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć dziewczyny. A Natalia to jest która z was? Cześć. No tak się cię poznałem. Mail od Natalii Gębskiej, która mieszka w maleńkiej wsi Chrusty w województwie łódzkim, dotarł do nas kilka tygodni temu. Oglądałam parę razy program Magazyn Ekspresu Reporterów, to no, pomyślałam, że może i mi pomożecie, no i napisałam. Głównie z tęsknoty za babcią, bo naprawdę byłam zżyta z babcią. Dla mnie to nie jest do pomyślenia, że na przykład moja babcia była winna za ten wypadek. Do tej pory nie mogę się otrząsnąć z tej myśli, że babci już przy mnie nie ma. Do tragedii, o której poinformowała nas Natalia, doszło niespełna 200 metrów od domu dziewczynki, wczesnym wieczorem 1 maja ubiegłego roku. Babcia nastolatki wracała rowerem od sąsiadki. Na tym skrzyżowaniu potrącił ją rozpędzony samochód osobowy. Siedziałam w pokoju, słyszałam huk. Się zaniepokoiłam. Po jakimś czasie przyszła do mnie mama i powiedziała, żebym została z siostrami. No to zostałam. Mama wyszła, nie wiedziałam w ogóle, co się dzieje. Potem jak mama wróciła do domu, powiedziała, że babcia miała wypadek. Natalia wraz ze swoim tatą biegną na miejsce zdarzenia. Babcia dziewczynki jest już wtedy w karetce pogotowia ratunkowego. Jej stan lekarze określają jako krytyczny. Na poboczu stoi uszkodzony samochód Deulanos, który uderzył w rowerzystkę. Zobaczyłem karetkę, zobaczyłem samochód, rower, krew na jezdni, w paru miejscach była. Samochód wyglądał w ten sposób, że był uszkodzony od strony kierowcy dach tylko. I wgnieciony był bardzo przy słupku, od góry. Na miejsce zdarzenia docierają też śledczy z pobliskiej komendy policji w Rawie Mazowieckiej. Według świadków, funkcjonariusz, który przejmuje dochodzenie w tej sprawie, wita się z kierowcą auta, które uderzyło w babcię Natalii. Panowie są nawet po imieniu. Podeszedł do kierującego, co uderzył w mamę, przywitał się z nim. Cześć, z następnymi funkcjonariuszami się cześć, porozmawiał z nimi, a za chwilę podchodzi i mówi, a to ty? To znaczy, do kogo tak mówi? Do kierującego pojazdem, który uderzył w mamę. To ci panowie się znali? Tak. Jest pan tego pewien? Tak. Babcia Natalii, która w krytycznym stanie trafiła do szpitala, niespełna dobę po wypadku, umiera. Zadzwonił telefon. Okazało się, że babcia nie żyje. Tata się załamał, nie było kontaktu prawie, że z tatą, w sensie no, trudno było z nim nawiązać jakąś rozmowę. Mama też smutna, płakała. Pierwsze dni to tylko płacz był, tęsknota. Tęskniłam. Nawet w szkole nie mogłam się skupić. Kilka tygodni później bliscy nieżyjącej, przeglądając akta sprawy, orientują się, że od razu po wypadku wysłużony Lanos, który potrącił rowerzystkę, trafił nie na policyjny parking, tylko na podwórko jego właściciela. Co więcej, kierowca od razu po wypadku tej samej nocy, co dokumentuje ten protokół jego zeznań, zaczął naprawiać uszkodzony samochód.
pojazd powinien zostać zabezpieczony, bo wynik badań technicznych, profesjonalnych, powinien pozwolić na ustalenie na przykład, czy układ hamulcowy był sprawny, co mogło mieć wpływ na wypadek, czy w ogóle ten pojazd był sprawny technicznie. Wiecie Państwo o tym, że ten kierowca tego auta, że tak powiem, no już dzień po wypadku to auto naprawił, a potem oddał policjantom. Ten samochód został dopiero zabezpieczony po śmierci tej pani. Panie redaktorze, no ja nie dysponuję takimi informacjami. No ale to jest śledztwo. Tu mamy wypadek ze skutkiem śmiertelnym. To czynności wykonuje policja, ale gospodarzem postępowania jest prokuratura. Czyżby prokuratura nie wiedziała, co robi policja, no to należy natychmiast wyciągnąć wnioski, prawda? Być może osoby decyzyjne należy zwolnić. Syn nieżyjącej rowerzystki jedzie też na miejsce wypadku i wykonuje te zdjęcia. Widać na nich, że kierowca samochodu, który uderzył w kobietę, jechał pod prąd, lewym pasem drogi. To w jaki sposób ten kierowca jechał? On jechał którą? Prawą, on lewą? On jechał tędy, tym pasem. A czy jak tym pasem? Pod prąd? Tak. Pod prąd jechał, później zblokował hamulce i go ściągło na prawą stronę. No dobra, mówi pan, że zblokował hamulce, tylko tutaj widać jeden ślad hamowania. Gdzie jest drugie koło? No, dlatego go ściągło na prawą stronę, że prawe koło go mu hamowało, a lewe nie. Prokurator ma takie zdjęcia w aktach? Teraz już ma, tak. Jak to teraz? A wcześniej nie miał? Wcześniej, no ja to wykonałem, to nie miał. Pan Robert mówi nam też, że jego mama, dojeżdżając do drogi z pierwszeństwem przejazdu, nie była w stanie zauważyć jadącego pod prąd samochodu. Gdzieś stąd, bo mama tu wychyliła się, a on później zblokował i poleciał tam. No to tak. Wyjeżdżając stąd, jak to siedzie pod prąd, no to można go zauważyć? No nie można. Mało tego, jeszcze były tu krzaki. Wójt po wypadku raptownie zaraz zaczął czyścić pobocze. Pana mama wyjeżdża stąd, jadąc od swojej koleżanki. Kierowca, jak pan mówi, jedzie pod prąd. Tu tak. Dochodzi do potrącenia. Tak. I tak, potem nikt nie zauważa, że on jedzie pod prąd, a władze gminy wycinają krzaki, które zasłaniały widoczność? Tak. Jak to tak? No tak było. Taka jest rzeczywistość. Prokuratorzy powołują do sprawy biegłego. On również, co wynika z tej opinii, nie ma żadnych wątpliwości, że kierowca auta, które potrąciło rowerzystkę, w momencie zdarzenia jechał niewłaściwym pasem ruchu. Pomimo tego prokuratura uznaje, że jedyną osobą odpowiedzialną za tragedię jest rowerzystka i umarza sprawę. Wyjechała z drogi podporządkowanej, nie patrząc się, nie obserwując drogi, i to jej zachowanie doprowadziło do tego wypadku. Biegły wskazał w treści opinii, iż kierujący przekroczył pewne reguły, natomiast wskazał również, iż to przekroczenie nie pozostawało w związku przyczynowym z powstaniem zagrożenia i z powstaniem tego wypadku. Sprawa trafia do sądu, który, podobnie jak wcześniej prokuratura, nie znajduje w aktach śledztwa żadnych niepokojących faktów i podtrzymuje decyzję o umorzeniu postępowania. No, on jechał po lewej stronie. Nie tak jak u nas jest prawostronny ruch, tak? Tylko on jechał po lewej stronie. No, a ktoś to zauważył ze śledczych? Prokurator, potem sąd? No, na pewno ktoś chyba musiał mieć dostęp, tak, do takich rzeczy, tylko nikt na to nie zwrócił uwagi, tak? Sama jazda lewym pasem ruchu stwarzała zagrożenie dla osób, które wyjeżdżały właśnie z tej drogi, z której wyjechała ta kobieta. Ograniczenie widoczności, niemożliwość podjęcia decyzji. My jeżdżąc mamy się stosować do zasady ograniczonego zaufania. Tylko musimy widzieć, że ktoś się zachowuje nieprawidłowo. Jeżeli nie mamy szansy dostrzec takiej sytuacji, to dochodzi do wypadków bardzo często. Kilkakrotnie próbujemy porozmawiać z kierowcą samochodu, który brał udział w tym tragicznym zdarzeniu. Niestety mężczyzna jest dla nas nieosiągalny. Kilkanaście dni temu do prokuratury trafił ten wniosek o wznowienie umorzonego śledztwa. Złożyli go najbliżsi ofiary tego tragicznego zdarzenia. W dokumencie są szczegółowo opisane wszystkie uchybienia, do jakich mogło dojść w tej sprawie. W tej chwili ten wniosek jest analizowany przez prokuratora, który nadzorował to śledztwo. Ja mogę powiedzieć, że z pewnością on będzie przeanalizowany w sposób wnikliwy. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, to będą przeprowadzone dodatkowe czynności
zlecone przez nas funkcjonariuszom policji. Ja mam nadzieję, że tę sprawę uda się odkręcić, że rzeczywiście zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec osób podejmujących takie, a nie inne decyzje, bo nie może być takiej sytuacji, że wypadki drogowe w Polsce generalnie, mimo że giną ludzie, traktowane są na zasadzie, jak jest ruch drogowy, muszą być wypadki. Nie musi być wypadków. Córka nawet jedna, to tata, da radę czas cofnąć, żeby babcia żyła? Takie słowa nawet padły. Chcę, żeby ta sprawa została wyjaśniona, żeby prokurator dobrze rozpatrzył te dokumenty, żeby no... Nie wierzę w to, że to była babci wina. Tak, babcia sama nie może się bronić, bo zginęła w tym wypadku i naprawdę to jest godne wielkiego szacunku, że wnuczki chcą poznać prawdę, chcą wiedzieć, a są przekonane, że to nie było z winy babci. No, świadczą o tym pewne fakty. Jeszcze kilka tygodni do decyzji prokuratury, do której wpłynął wniosek o wznowienie umorzonego śledztwa. Zobaczymy, jaki będzie efekt, ale muszę wam powiedzieć, tu zwrócę się do wnuczek, że często jest tak, kiedy sprawą zajmuje się nasz reporter, jakoś przyspiesza bieg rzeczy, czego konkretny bardzo dowód chcemy państwu teraz pokazać.